Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj weźmiemy udział w wielkim turnieju Gwinta w Beauclair. Będziemy grali nową talią, czyli talią Skellige. Tutaj przed rozpoczęciem tego materiału będziecie widzieć będziecie widzieć osiągnięcie, które udało mi się zdobyć, czyli żeby zdobyć pełną talię z kart Skellige. I tutaj tak, pokażę wam tak pokrótce te karty, których nie włożyłam do talii. I to są właśnie takie karty. A jeżeli chodzi o moją talię, to jesteśmy przygotowani w taki oto sposób. Tutaj, jak wiadomo, ja za dużo rzeczy nie daję. Dobra, więc jesteśmy tak przygotowani. Jeszcze, być może już teraz nawet, bym sobie mogła wrzucić trzaskający mróz, bo z tego co wiem, naszym pierwszym przeciwnikiem będzie ktoś, kto gra sobie talią... matko kochana, talią potworów. No, więc dołączamy do turnieju. Tutaj już się coś zaczyna ciekawego dziać. Jakieś kłótnie, różne dziwne rzeczy. Czy ja mogę przejść? Przepraszam. Witam na turnieju. Czy mogę rzucić okiem na pańską talię? Proszę. Imponująca kolekcja. Hrabia Monier czeka w środku. Zapraszam. Dzięki. Witaj, miło cię znów widzieć. I jak znajdujesz frakcję Skellige? Przypadła ci do gustu? No, ogólnie rzecz biorąc, to jeszcze nawet w ogóle jej nie wypróbowałam, ale ogólnie mi się podoba zamysł. Bardzo dobra frakcja. Zagram nią z przyjemnością. Miło mi to słyszeć. No dobra. Może opowiesz mi wcześniej o zasadach? Najpierw przedstawię uczestników. Są nimi znakomici gracze z całego świata. Hamal Ogndangbal, kupiec ofirski. Eryk van Wrok, patrycjusz z Nowigradu. Oraz przedstawiciel Skellige. Nie jestem przedstawicielem, tylko przedstawicielką. Nie widać? Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Oto Agneta Skold i jej wyspiarski temperament, który mój brat porównałby do gejzera. Zasady są proste. Każdy z graczy ma przypisaną frakcję, której nie zmienia aż do końca. Przegrany zawsze odpada z gry. Najlepszy z zawodników spotka się w półfinale ze zwycięzcą poprzedniej edycji turnieju. Jego ekscelencją, ambasadorem cesarstwa Nilfgaardu, panem von Hinnem. A na zwycięzcę tej rozgrywki w finale będę czekał ja, we własnej osobie. Ręce precz od gwinta! Żadnych nowych frakcji! Przed budynkiem zebrało się całkiem sporo niezadowolonych. Ręce precz od gwinta! Nie chcemy nowej frakcji! Monie, ty pludraku! Wara od tradycyjnych wartości! Nie wszystkim podobają się moje zmiany. Tradycjonaliści mają do mnie żal za moje próby włączenia Skellige do kanonu, ale nie zaprzątajmy sobie nimi głowy. No dobra. Można wiedzieć, kto będzie grał jaką frakcją? Nie jest to żadną tajemnicą. Eryk van Wrok zagra Królestwami Północy. Jego ekscelencja, w patriotycznym geście, zdecydował się na Nilfgaard. Hamal Ogndangbal zagra frakcją potworów, a Agneta Skold wybrała Skojatel. Ja oczywiście czekam na finalistę z talią Skellige. Jestem zdecydowany dowieść jej wartości. Dobra, to chyba zaczynajmy. No, mogę to kliknąć? Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać. Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. Zaczynamy turniej. W pierwszej rundzie Agneta Skold zagra przeciw Erykowi van Wrogowi, a Geralt z Rivii przeciw Hamalowi Ogndangbalowi.
Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go. A jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Niech i tak będzie. Zaczynajmy. Dobrze, moi drodzy, pozwólcie, że te wszystkie gry z podstawowymi taliami, czyli wiecie, potwory, Skojatel, Nilfgaard i Królestwa Północy, będę tutaj przewijała, żeby było to troszeczkę szybciej, a gdy przyjdzie nam się zmierzyć z osobą, która gra Skellige, to sobie rozegramy Skellige przeciw Skellige, żebyście też poznali nową frakcję. No i ja zresztą też, bo tak jak mówię, nie grałam wcześniej tymi kartami, bo jak sobie zbierałam karty poza odcinkiem, to robiłam to wszystkim, tylko nie tym. Także no. I myślę, że sobie jeszcze jeden róg dowódcy byśmy może wrzucili. I co? I chyba rozpoczynamy grę. Dziękuję za grę. A ja gratuluję wygranej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby grać z tobą o ten miecz. Widać, Bóg przestał nade mną czuwać. Proszę, niech ci dobrze służy. Nie przegrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Tam, skąd pochodzę, nie puszcza się płazem takich obelg. Jeszcze raz zarzucisz mi oszustwo, to urżnę ci jedno. Dosyć tego! Ręce przy sobie! Pamiętajcie, państwo, gwint to sport dżentelmenów. Od uczestników turnieju wymagamy nienagannych manier i nie tolerujemy awantur. Dlatego z przykrością zawiadamiam, iż decyzją hrabiego Moniera zawodnicy z Nowigradu i ze Skellige zostają zdyskwalifikowani. Po pierwsze, nie jestem zawodnikiem, tylko zawodniczką. A po drugie, nie obchodzi mnie turniej, w którym byle przybłęda może mi zarzucić oszustwo. Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić państwa, iż po pierwszej rundzie Agneta Skold i Erik van Vrock zostali zdyskwalifikowani, a Geralt z Rivi pokonał Hamala Ogn Dankbala z Ofiru. W półfinale Geralt zmierzy się z obrońcą tytułu, jego ekscelencją von Hinnem. Jestem zaszczycony. Dobra, widzę, że nie mamy oddechu. Tutaj ten gościu, z tego co kojarzę, będzie grał Nilfgaardem. A ja jeszcze na szybko sobie muszę przebudować talię, bo powiem wam, że za dużo jest tych kart, które są mi kompletnie zbędne. I które, no, muszę tutaj coś z tym po prostu zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, jest trochę problem. Tego Hjalmara może bym wyrzuciła z talii. Drakary się przydadzą. Może Birna by się przydała, bo jednak tutaj nam odnawia. Te lekkie drakary to też jest dobry pomysł. Chciałabym dodać te karty, tylko że powiem wam, że coś się ze sterowaniem dzisiaj psuje. Strasznie, nie wiem dlaczego. Berserk.
łucznik z klanu Brockfarn. No, mamy tego trochę, to trzeba jednak mimo wszystko przyznać. Przybliż. Dobra, tego to na razie chyba nie potrzebuję. Tu coś jeszcze mamy. Wywołuje transformację wszystkich kart w rzędzie, które posiadają tryb Berserkera. Okej, nie widziałam tego. A tutaj? No proszę. Czy też ja tego nie zauważyłam. Dobra, te drakary się przydadzą. Zdecydowanie. Łucznik z klanu Brockfar. Szczerze, to też by się przydali. I teraz pytanie, kogo by się tu pozbyć? Młody berserk. To musielibyśmy mieć tę dodatkową kartę, która była tutaj. Nie tu? Tu gdzie to było? Gdzieś, gdzie wcześniej tego nie zauważyłam w ogóle. 27 kart i teraz jeszcze byśmy sobie sprawdzili. Myszowór nam się przyda, z tego co mi się kojarzy. Dobra, trzaskający mróz już jest nam niepotrzebny, ten ruch dowódcy raczej też nie. Pożoga może się przydać. I myślę, żebyśmy Triss się pozbyli stali. Yennefer się przyda, bo ona nam odnawia. Ci berserkowie też się przydadzą. Drakar wojenny. Dobra, to rozpoczynamy grę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wasza Ekscelencjo, Graspa, to była dla mnie przyjemność. Przyjemność odwzajemniona. Gratuluję, Wiedźminie. Dosyć profanowania Gwinta! Precz z nowymi frakcjami! Precz z nowymi frakcjami! Zdaje się, że mamy kłopoty. Wynocha stąd, ale już! Dupy w troki i hajda na Skellige wpierdalać zupę smoki! Proszę o zachowanie spokoju i poskromienie języka. Pies ci mordę lizał, Monier! Ręce precz od Gwinta! Może zamiast drzeć gęby i wygrażać, powiecie, o co wam chodzi. Mówiliśmy już i to nie jeden raz, ale nikt nas nie słuchał. Ja wysłucham. Gwint to stara gra. Jej zasady zostały stworzone przed wiekami. Właśnie, powstały wedle porządku natury. Frakcje powinny być cztery. To jest optymalna liczba. Nie zgadzamy się na wprowadzanie nowych frakcji. Absolutnie! To opluwanie tradycji! Ręce precz od Gwinta! Dosyć tego.
Nie przyszliśmy gawędzić, tylko spuścić w pierdol w obronie tradycyjnych wartości. Dalej, chłopcy! Jak widzę, sprawa nam się nieźle skomplikowała. Dobra, bo ja nie mam eliksirów. Czemu tylko ja się biję? Nie mam pojęcia. Oj, nie mam pojęcia, ale to niedobrze. Ała. Kurde, no i nie udało się niestety. Ale nie musiało. Dalej będziecie wprowadzać nowe frakcje? Dosyć tego! Wzywam gwardzistów. Spokojnie, prawda. Nieważne jak długo będziecie protestować i ile awantur wywołacie, i tak nie zatrzymacie zmian. Jeśli nie podobają wam się nowe zasady, to grajcie po swojemu. Ale nie zabraniajcie bawić się innym tak jak lubią. Weź nie pierdol! Jak powiada mój przyjaciel Zoltan Chivay, jeśli jedna osoba mówi, że pierdolisz, to może się mylić. Ale jeśli kilka osób mówi, że pierdolisz, to znaczy, że pierdolisz. No co? Ktoś jeszcze uważa, że nie mam racji? Zoltan Chivay? Co u niego słychać? Kopę lat go nie widziałem. Ostatnio widziałem się z nim w Nowigradzie. Chętnie rozwinę temat przy pomocy czegoś mocniejszego. Uwaga wszyscy! Zmiana planów wycieczki! Idziemy teraz na wódkę ze znajomym Zoltana! Panie i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa? Ja, jak i Rafi Berg, niniejszym zgłaszam akces do turnieju. I domagam się gry ze zwycięzcą. Raz na zawsze rozstrzygniemy, czy Skellig jest coś warte. Zgoda, ale proszę o cierpliwość. Najpierw rozegramy finał wstępny. No dobra. W finale wstępnym zagrają Hrabia Monie, reprezentujący frakcję Skellige, przeciwko Geraltowi z Livii, również stary z Skellige. Spełnia się marzenie mojego brata. Skellige w finale i to u obu graczy. Życzę powodzenia. No, jak widzicie, dzisiaj się za dużo nie nagadam, chociaż teraz mogę się trochę nagadać. Jeżeli chodzi o ten pojedynek z kim to było? Ten pojedynek z tym poprzednim gościem, z tym od Nilfgaardu, to musiałam go przejść dwa razy. Było ciężko, muszę przyznać. I obawiam się, że tutaj może być ciężej, więc... Może sobie jednak władujemy do talii więcej tych kart. No właśnie, na przykład tych berserków. I no, zobaczymy. Dobra, to co? Chyba rozpoczynamy grę. I zobaczymy, co wyjdzie nam z tego. No halo. Powiem wam, że nienawidzę tego. Są jakieś straszne problemy ze sterowaniem dzisiaj. Czy mam Cerys? Bo to jest ważne. Okej, nie mam Cerys. Więc musimy postąpić inaczej. No, słabo dzisiaj będzie. Coś czuję, że tego nie wygram. Najwyżej będziemy powtarzać. Okej, on idzie, widzę, w tę samą stronę, co ja. A ja znowu nie mogę się ruszyć, bo gra mi robi krzywdę. Nie wiem, czego to jest kwestia, ale dzisiaj naprawdę jakoś sterowanie nie działa w grze. O, karta Olgierda, której ja w ogóle nie mam. Którą chyba można wygrać od Shani, a ja wreszcie z nią nie grałam w Gwinta w Sercach z Kamienia. Dobra, tego i tak nie mam, więc mogę rzucić na razie. Hmm.
6, 5, moglibyśmy tą szóstkę mu skusuć. I chyba tak byśmy mogli zrobić. Chociaż mogłaby się pojawić jakaś potężniejsza karta, albo ich więcej, no ale dobra. Okej, widzę, że go rozjechałam w pierwszej rundzie. Jezus, to sterowanie, naprawdę ja nie wiem, o co chodzi. To samo w sumie miałam wczoraj, jak grałam sobie poza odcinkiem, właśnie zdobywając te karty ze Skellige. Też był z tym duży problem. Dobra, to może 15 rzucimy tak na początek i myślę, czego wykończyć. Zobaczymy, jak nam pójdzie z grą. Okej, też ma tarczowniczki, więc na razie to trzymamy tak, jak jest. Kurde, to było trochę głupie. Dobra, to może Lugos niech będzie. Okej, ma pożogę. Zniszczył mi tego Lugosa, świetnie. Ja też mam pożogę, ale na razie zostawiam. Zostawiam, aż rzuci trochę więcej kart, bo jak na razie to ma tylko jedną. Wiecie co? Spasujemy, bo coś mi się wydaje, że on nie dobije mnie. Mamy wszystkie karty bohaterów. A zresztą zobaczymy, jak mu się uda, to najwyżej rozegramy to w trzeciej rundzie. Nie no, wygraliśmy, super, udało się. No, mogę wyjść z tego menu. Jezu, naprawdę, ja nie wiem, nienawidzę tego. Gratuluję. Wygrał lepszy, na dodatek grając najlepszą frakcją. Dziękuję za grę. Chuja tam, wygrał Skellige. Ale spokojnie, turniej się jeszcze nie skończył. Teraz moja kolej. Tak jak się umawialiśmy, niech nasz spór rozstrzygnie się tu i teraz. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcie. Geralt z Rivii, grający frakcją Skellige, zmierzy się z jakim Rafibergiem, grającym frakcją Skojatel. A zatem niech wygra lepszy. Bez urazy, ale wydaje mi się, że Talia Skojatel nie ma ze mną szans. Możemy wyrzucić manekina, bo się nam nie przyda tutaj. No to co, ruszamy. To też wam już przyspieszę, bo to znana nam frakcja i zobaczymy, która wygra. Dzięki za grę. Najbardziej mnie boli to, że wygrało pierdolony Skellige. Ale mówi się, gratuluję. Chodźcie, chłopcy, idziemy się najebać. Wykluczone. To ja zapraszam wszystkich. Premiera nowej frakcji to powód do hucznego świętowania. A jeżeli ktoś ma ochotę na towarzyskie partyjki Kwitka, to nie widzę przeszkód. Dziękuję za wszystko, Wiedźminie. Nie ma za co. Dobrze się bawiłem.
Okazałeś się prawdziwym mistrzem gwinta. Oto nagroda główna. Zasłużyłeś na to. Wielkie dzięki, hrabio. Jeszcze raz dziękuję, że zechciałeś wziąć udział w tym turnieju. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Kto wie. Bywaj. No i super. Moi drodzy, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż za dużo mnie w nim nie było, bo głównie stałam jakby za tym wszystkim i grałam sobie w gwinta. Ale no, mamy zadanie z turniejem wykonane, już nie będzie nam w dzienniku tutaj robić żadnych problemów. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się tym zadaniem, ścieżkami przeznaczenia konkretniej. I mamy też jeszcze jedno zadanie, które nie powinno być długie, a którego w dzienniku nie mam, natomiast widnieje na mapie tutaj, w tym miejscu. Jest to zadanie portrecista, więc myślę, że też możemy się zająć tym w kolejnym odcinku. Na dzisiaj już Wam dziękuję, zapraszam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. No a ja już lecę dalej. Trzymajcie się i cześć!